oj, to jest dobry stereotyp, mm -hmm. że facet się nie może bać. Ja się bardzo bałem tego bólu, bardzo się bałem tej operacji. No i miałem stresa. Miałem ogromnego stresa, wręcz wiesz, sama wiesz, że, że dzień przed operacją, czy kilka dni przed operacją chciałem zrezygnować, nie? No. Aż się na mnie y, wkurzyłaś i ze strachu tam poszedłem. <grym wyszła> <grym wyszła> <grym wyszła> Jak zadowolić świat? Podcast dla trochę zbyt miłych osób. Moi drodzy, chwila absolutnie historyczna. Jesteśmy razem nie wiem, już ponad 8 lat. I pierwszy raz zrobię rozmowy z Kamilem. W sensie w moich social mediach ukaże się jakaś nasza w miarę sensowna rozmowa. Pierwszy ukaże albo raz. nie ukaże. <głosy> <głosy> tak, Kamil woli na wszelki wypadek to jeszcze zadecydować po rozmowie, ale zaprosiłam Kamila. Ponieważ chcę go zapytać o stereotypowe oczekiwania dotyczące mężczyzn, ponieważ moim zdaniem i wiem, że nie tylko moim, Kamil stereotypowym mężczyzną nie jest. Dlaczego? No to może właśnie usłyszymy w tym odcinku. Co ty na to, Kamil? Jedziemy? Spróbujmy, spróbujmy. Yeah. Jak sobie myślisz o stereotypach dotyczących męskości, właśnie takich oczekiwaniach, to jest coś, co. Czujesz najbardziej, albo czułeś w ogóle w życiu najbardziej takie oczekiwanie? Z czym ci się w ogóle kojarzyła męskość? Ja, ja ogólnie wpisałem sobie w chat GPT, jakie są oczekiwania wobec mężczyzn. Jedna, jedno oczekiwanie, które tam sobie y, przeczytałem, to jest takie, z którym się bardzo utożsamiam. Opiekuńczość i wsparcie. To jest coś. Co wiem, że mam, wiem, że jestem w tym dobry, wiem, że potrafię wspierać czy ciebie, czy naszego syna, czy potrafię się opiekować, ogólnie opiekować ludźmi mm. i to mam od, od zawsze. To takie w ogóle pozytywne, to znaczy nie wiem w sumie czy pozytywne, ale fajna umiejętność wartościowa. No ja, ja ogólnie mm, tą opiekuńczość mam od, od dziecka, od, odkąd yy, pamiętam w opisach, ocenach opisowych. W podstawówce zawsze, tam właśnie były opisowe oceny i tam zawsze miałem, że, że Kamil jest opiekuńczy, mm -hmm. Kamil się um, zajmuje mniejszymi, mniejszymi y, <laughs> dziećmi, bo zawsze byłem największy, najwyższy i najgrubszy. I jakoś nie wiem, czy, czy mi to wmówiono, czy nie, ale wydaje mi się, że no po prostu taki, taki jestem, że jakby jestem opiekuńczy, że chciałbym, żeby wszyscy byli szczęśliwi, i dlatego jakoś tak, mhm. ten, jakby dlatego to oczeki, jakby, jeżeli mówimy o takich oczekiwaniach, które wypluł nam Chat GPT, no to, no to, to jest takie, z którym się najbardziej które spełniasz po prostu, tak, które spełniam i z którym się Utożsamiam i które lubię w sobie. A w takim oczekiwaniu jak, yy, bo też znalazłam tradycyjna o, rola odżywiciela rodziny, w sensie, że to facet powinien utrzymywać rodzinę albo zarabiać najwięcej. Miałeś mhm. kiedyś, czułeś kiedyś coś takiego, że powinieneś? Nie wiem, jak było w moich yy, poprzednich związkach. Mm, bo nie pamiętasz? Bo, znaczy pamiętam, ale chyba nie chcę mówić. Okej. Okay. Ale jeśli miałbym powiedzieć o naszym związku, to nigdy w życiu nie czułem yy, czegoś takiego, że muszę. Nie czułem z twojej strony, ale też wiem, że nie mam, nie mam czegoś takiego, że z mojej perspektywy to facet musi zarabiać najwięcej i że to facet ma przynosić pieniądze do domu, a kobieta ma zajmować się dziećmi. No i jakby nie mam czegoś takiego. Ale miałeś kiedykolwiek? Kiedykolwiek? No. Niezależnie od tego, co na, zewn na zewnątrz, no bo dobra, ktoś może mieć w związku jakieś takie bardziej oczekiwania czy coś, ale jakby ty ze środka, z siebie, kiedykolwiek miałeś takie wątpliwości, czy nie powinieneś? Presji takiej nie czułem, ale mam takie poczucie, że gdybym stracił pracę mhm. i miałbym kilka miesięcy na przykład nie pracować, bo nie mógłbym znaleźć pracy. Mhm. I wiedziałbym, że tylko ty pracujesz i, i zajmuj, ja się zajmuję naszym synem, to wydaje mi się, że czułbym poczucie winy. Że... Poczucie winy. Tak mi się wydaje, mm -hmm. że mógłbym czuć poczucie winy, że nie daję rady, no, że mógłbym, mógłbym dawać Wam inne rzeczy, ale jednak te pieniądze, nie wiem, u mnie w domu to tata zawsze. Zarabiał... Jakby tak, bo często yy, to jest taka, taka, jakby była taka odwrócona sytuacja, że gdybyś się opiekował powiedzmy domem i zajmował się dzieckiem, kiedy ja pracuję, to ciężko sobie przepracować to, że to jest tak samo ważna praca, nie? Gdzie stereotypowo to właśnie po kobiecej stronie jest coś takiego, nie? Ale w sumie mogłoby być po każdej stronie. Ale ja mam tak, że ja widzę to w swojej głowie... Mhm. Mm. Że mógłbym nie pracować i mógłbym być utrzymywany tylko przez ciebie i zajmować się domem, gotować, mhm. zajmować się naszym synem, chodzić z nim na spacery i wspierać się w Twojej pracy, ale nie wiem, czy to wy wychodzi z mojego wnętrza, czy z oceny ludzi z zewnątrz, mhm. że miałbym takiego stresa, że co ludzie powiedzą, okay. że ja nie pracuję i. Mm. Jest i większa ona... akceptacja, jeżeli to kobieta. No oczywiście, no, dużo, domu. dużo większa, tak, tak, tak. tak. Niesamowite no. nie, że takie totalne jakby przewrócenie tego. No. A ja w tobie mega to cenię. Wiesz, że właśnie już kilka lat temu, jak tak rozmawialiśmy i mówiłeś, że byłbyś otwarty, też na, takie, na taką sytuację, to mi to daje jakiś taki spokój i nie wiem, poczucie bezpieczeństwa. Paradoksalnie, bo nie mam je związane z pieniędzmi, tylko z no, tym właśnie, że nie masz w sobie, nie wiem, to, że ty nie masz w sobie presji, to, że ty jesteś taki plastyczny. W tych różnych sytuacjach i otwarty, i nie patrzysz właśnie tylko oczekiwaniami, ale też naszymi indywidualnymi potrzebami, to sprawia, że ja się czuję tak bezpiecznie, bo wiem, że sobie zawsze poradzimy, że nie będziesz się sugerował w danej sytuacji właśnie oczekiwaniami czy stereotypem, tylko tym, co my konkretnie będziemy potrzebować, nie? No tak, no bo, no bo każda rodzina i, i każda relacja ma inne, inne wyzwania, inne, inne potrzeby. No i chciałbym patrzeć na naszą relację z naszej perspektywy, a nie z perspektywy innych ludzi, którzy no, nas może ocenią. Dokładnie. No bo ludzie nie wiedzą, jakby myślę, że dużo wiedzą, dzięki, przez to, że znaczy dzięki temu, że jesteś w internecie, ale też dużo nie wiedzą, nie mhm. wiedzą, jak żyjemy tak, tak, tak głęboko, nie. Mhm. No. A kiedykolwiek miałeś jakikolwiek problem, na przykład z tematem, kto zarabia więcej? Czy nie, to było nie. dla ciebie nie, był nie, 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 w ogóle nie. W ogóle nie. No przecież u nas to ty zarabiasz więcej. Ja no, no... no różnie bywało, no bywało tak, że to było. No, ale to było wiesz, jakby tak patrząc globalnie od początku, od początku naszego, naszego bycia razem, naszego ślubu, no bo tak naprawdę od początku mieliśmy wspólne pieniądze. Mhm. Tak chyba jakoś ustalili. Dla mnie to było ważne, tak. żeby mieć wspólne pieniądze, a ty nie miałaś z tym problemu, i wspólne konto i tak dalej. I, i ten. No to jakbyśmy patrzyli tak globalnie, to jakby ty zarobiłaś, ty zarobiłaś więcej, tak w pracy, w pracy, mm -hmm. zarobiłaś więcej pieniędzy niż, niż ja, nie? Do tej pory. A słyszałeś kiedyś em, na przykład kolegów, którzy miewają z tym problem? Czy po prostu nigdy nie miałeś kompliktu, żeby mieli z tym problem? Może to jest w ogóle mit, że faceci mają z tym problem? Słyszy się. Ale to właśnie tak jak powiedziałem, słyszy się. Ale nie, jak, no wiesz, ja nie mam jakoś super dużo kumpli takich spoza naszej. Trochę masz. Ale ja mówię o kumplach takich, nie wiem. Z spoza na, naszych, z naszych związków, jakby z naszych przyjaciół, nie? Mhm. Ja nie mówię o okay. Orciu, Maćku i, i tak, tak dalej, tak, tylko tak. mówię bardziej o takich kumplach, nie wiem, kumple z pracy, z pracy. kumple z siłowni, kumple z, nie wiem, no, no tak. z jeżdżenia na rowerze. No nie mam takich kumpli. No a jednak w, w, naszej, w naszej bańce jest tak, że że to jest taka norma, że facecie nie mają presji na to, no nie, żeby więcej zarabiać. Nie. Ale to, że nie w sensie, że to jest ich celem, żeby kobieta ich utrzymywała czy coś, nie, bo im się nie, nie chce w żadnym, pracować, w żadnym, w żadnym tylko stopniu. po prostu, że jakby to jest nieważne po prostu. No, kto z nas w pewnym tak, momencie to nie ma zarabia to nie ma no. więcej. Drugie, oczekiwanie, decyzyjność i przywództwo. Mężczyzn często postrzega się jako liderów, zarówno w rodzinie, jak i w pracy. Oczekuje się, że będą podejmować ważne decyzje, że oni w związku przeciwne, że facet miałby w związku podejmować decyzję, gdzie są dwie osoby w związku, ale spoko. I brać na siebie odpowiedzialność za kierowanie życiem rodzinnym i zawodowym. Czy ty czułeś kiedykolwiek presję, albo może miałeś chęć bycia liderem w związku? Jak ty w ogóle to rozumiesz, to, ten opis? Nie, ja nie, nie miałem nigdy poczucia, że muszę być liderem, i są takie rzeczy, w których to y, ja Cię do czegoś nie, że przekonuję, ale to ja y, próbuję Ci pokazać jakąś pewną stronę rzeczy, nad którą kminimy do podjęcia jakiejś decyzji. A są takie rzeczy, w których to Ty. A że w różnych decyzjach albo Ty, albo ja ktoś z nas podejmuje główną decyzję? Tak, nie, widzisz? nie. Właśnie nie podejmujemy... Czekaj, zajmę się nim stereotypowo. Stereotypowo. A może Maruszek będzie w podcaście? Co myślisz? Chciałbyś? Posłuchamy taty. Chodzi mi o to, że są takie sfery życia, w których to ja tobie bardziej ufam. Choćby mm. kolory ścian, yy, nie wiem, kolor podłóg. Um, no ogólnie kolory um, czy coś do siebie, jakieś, pasuje. Co, co do siebie pasuje i tak dalej ubrania naszego syna i, 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 i takie rzeczy a są takie rzeczy jak na przykład nie wiem są rzeczy dla mnie ważne, jak na przykład wygoda łóżka, wygoda kanapy mm -hmm, mm -hmm. i wtedy to, to ty odpuszczasz, może tak powiedzieć, odpuszczasz no, tak, tak, i jakby... jakby dajesz mi tą przestrzeń, żebym tak, tak. to ja... To ja bardziej tobie ufam w, te, w takim... Ta, dokładnie, dokładnie. To wyjaśnijmy wreszcie, czy ja cię przymusiłam do różowych ścian w domu, bo znowu <laughs> wyjdzie wieży. <laughs> Przymknąłeś oko. <laughs> nie, nie, przy, nie przymusiłaś e, mnie. E, mega się cieszę, że mamy taki kolor... E, Ścian, ale też mega się cieszę, że nasz syn jest ubierany w takie mega kolorowe, różowy, ładne, też, no. kolorowe, różowe ubranka i że będzie miał taki kolorowy pokój. Jeżeli kiedyś mu się nie będą podobały te różowe ściany i różowe serduszka, to po prostu mu przemalujemy, ale, ale jakby no nie, nie będziemy zakładać, że mu się nie będą podobały, więc nie, nie przymusiłaś mnie do niczego. Jed hmm. A wiem, przymusiłaś mnie. No, do, czego? do tego, Właśnie, do czego ja żeby cię przymusiłaś mnie do tego, żeby pomalować e, sufity w, w łazienkach, okay. bo byłem bardzo mm -hmm. sceptyczny, bo nie, mm -hmm. aha, do drugiej rzeczy takiej, że firanki w oknach, ale to jeszcze mieszkaliśmy w bo Kamil domu. Kamil kiedyś bardzo chciał fi mieć firanki w oknach. No, bo nie wyobrażam sobie domu bez firanek. No, jakby, no. Y, wiesz, no u moich rodziców są Co firanki, no więc, więc nie dziwne to było dla mnie, że ma być. Nie, ale otworzyłeś się na to. Ale te... się otworzyłem. I absolutnie. się bardzo przekonają do tego, i to jest fajne, że nie ma firanek. A oj, oj. druga rzecz to właśnie te sufity w łazienkach. Nie? To jest, podoba ci się to teraz? Mi się to bardzo podoba, ale nie byłem przekonany. Po prostu jakoś nie mogłem tego wyobrazić. Nie? Więc... Czyli rozumiem, że tak nie masz takiej potrzeby bycia liderem, yy, nie wiem, w domu czy w pracy, czy. Wiecie, nie, rozumiem, wie, czy... nie rozumiem tego no bycia liderem. Ja, ja to bo rozumiem. Bycie, bycie szefem. Yy, nie wiem, wydaje mi się, że, że nie mógłbym być szefem, bo... Zależy gdzie. Zależy za dobre gdzie, serce ale masz. nie, ja mam za dobre serce I jak kogoś lubię, to po prostu nie byłbym w stanie oceniać jego pracy mm. um, uczci uczciwie, tylko szczerze tak... że mu powiedzieć, szczerze, dać Facebook. Tak, bo jak kogoś lubię, no to po prostu kogoś lubię i nie umiałbym patrzeć na jego pracę w takim sensie, że coś źle zrobił albo coś, więc myślę, że myślę, że, myślę, że nie. Mnie się ten podpunkt kojarzy, wiesz, z takim, rzeczywiście, z takim jakimś totalnie starodawnym dla mnie modelem, że jest jedna osoba w parze i to najczęściej jest mężczyzna, chociaż nie zawsze, która jakby jest taka, wiesz, druga osoba jest pod tak zwanym pantoflem, że nie, nie wiem, boi się trochę powiedzieć coś, ma mniej zdania. No znamy też takie no, ze starszych pokoleń związki, Znamy ze nie? starszych pokoleń, ale też widzisz, oglądaliśmy ostatnio na YouTubie jakieś komentarze, w którym właśnie, nie wiem, ktoś dramcia albo, albo prostracja komentowała y, takie nowo, jakby nowy trend trad w związkach. Lives, tak. Life, psycholożka. Nie? Tak, psycholożka. No i kobiety po prostu y, chcą w to iść i dla nich to jest te, 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 te konkretnie chcą w to iść, dla nich jest to okej. Okay. I one chcą, żeby to mężczyzna podejmował decyzję, bo twierdzą, że to mężczyzna jest inteligentniejszy od kobiety, mądrzejszy i ten, no ja, ja tak nie uważam, mm, no, ale nie możemy nikomu zabronić, nie? Jakby u nas w domu nie ma czegoś takiego, że ja bym chciał podejmować jakieś ważne decyzje. Oczywiście, gdybyśmy kupowali samochód, to ty byś yy, no pewnie tak, no wybrała kolor mnie, i ten, jara, a ja bym pewnie wybrał moc silnika i nie wiem, i to, czy auto będzie hybrydą, czy tak. benzyną, czy dieslem, nie? Ale ale to już jakby, nie, jakby każdy ma, jakiś aspekt, ma jakieś aspekty w naszym życiu, którymi, w których jest dobry, a inny, w którym, inny jest dobry w czymś innym. Ja na przykład zajmuję się wszelkimi umowami i prawnymi tematami, no masa rzeczy, trzeba by było to wymienić. Ale też mam poczucie, że to nie stereotyp rządzi naszymi obowiązkami, ale takie realne kompetencje i upodobania i to jest fajne. W kolejnym punkcie z takimi oczekiwaniami, które właśnie nam czat wypluł, to jest um, tradycyjny model męskości. W ogóle nic z tego nie wynika, ale spoko. Ale w opisie jest też taki fragment. Przejawi się to również w postawach wobec ról związanych z wychowaniem dzieci. Często oczekuje się, że mężczyzna będzie miał bardziej twardą rękę w wychowywaniu potomstwa. Ale to w ogóle... Mm, to to wiesz, znaczy w tych czasach twardą no Jezu, rękę, że, że to czy znaczy. ma bić dziecko, czy, Straszne. czy ma na niego krzyczeć, no, czy ma mu dawać chory? To wymagający, nie wiem, jakby też, no kurde, nie wiem, jakieś PRL-owskie te oczekiwania. Ale czy dla ciebie rola taty i mamy się czymś różnią? Nie. Niczym się nie różnią. Znaczy, chyba, że mama karmi piersią, no to jest. Chyba, jakby że mama tak praktycznie karmi piersią, no to, no to wtedy, tak. Nie? I to, że mama no mama musi urodzić to dziecko, no, no nie tak, ma nie to, to ma opcji, chcą, żeby, żeby, żeby facet urodził. Się... Ale, ale dla mnie no, nie ma znaczenia. No, u nas jest tylko taka różnica. Wszystko robimy razem. Po prostu no tak. ty czasami dobierasz. Znaczy ty dobierasz lepiej kolory, więc jak ubieramy... <laughs> To, to ci mówię, żebyś, ja żebyś, żebyś wybrała, żebyś wybrała jakiś dopasowany ten, ale też często mi mówisz, że super dopasowałeś ubranka synowi i coś tam i, i to jest i to jest spoko. Ale jedna rzecz to jest taka, której, której ja, ja robię rzadziej niż ty, no czyli przebieranie y, mu pampersa tak. jak zrobi kupę, no bo po prostu ja, ja za tym nie przepadam, a ty nie masz z tym problemu, więc. Więc staram się to robić tak, żeby, żebyś, to, żebyś to ty robiła, ale poza tym no, robimy wszystko, wszystko porówno no. i to jest mega fajne. Jest też dla mnie to ciekawe, bo jak będziemy to czytać, to to będzie strasznie nudne te oczekiwania, bo to po prostu masz na wszystko wyrąbane, więc yy, wiecie, takiego mam rozmówcę. Jest jeszcze jeden, który chcę przeczytać, ale to w ogóle taki jeszcze też um, dziwny. Um, ale. Czy, ta, czy ty nigdy w życiu nie czułeś żadnych oczekiwań wobec ciebie? No, na przykład, e, właśnie, nie wiem, e, jakieś poprawki, remonty, jakieś takie rzeczy, no, nie, że jakby, czy ty zawsze miałeś A. taki spokój w sobie? A, to tak, to masz rację, czułem. Czułem oczekiwanie, ale to nie, całkowicie nie z, cie, nie, nie z Twojej perspektywy, tylko z wnętrza siebie, okay. że właśnie tak, to przypomniałaś mi odnośnie tych takich rzeczy wykończeniowych, budowlanych w mieszkaniu nie wiem, zamontowanie huśtawek na, na balkonie. Nie? A, I y... ja miałem bardzo duży problem przez, przez, przez jakiś czas. Że zamówiłem huśtawki, zamówiłem te wszystkie wkręty i wszystko. Takie wiecie, fotele brazylijskie też Tak, się tak, nazywa. tak. No i jakby ja wiedziałem, że ja tego nie wywiercę, bo, bo ja mam słabą wiertarkę, ale miałem bardzo duży problem z tym, żeby um, poprosić... Zamówić kogoś Poprosić um, kogoś, żeby mi to żeby mi to zrobił i żeby mu zapłacić za to, no bo czułem, że no ja no ja jestem mężczyzną, i ja nie wywiercę dwóch, dwóch śrubek, czy tam trzech śrubek i nie przykręcę tego. No i, i jakby Jola już mi mówiła, że wiele razy już no, że już trzeba to zrobić, trzeba to zrobić, trzeba to zrobić. No i w końcu znalazłem kontakt, i ktoś nam to zrobił, i potem i w ogóle nie miałem, nie miałem z tym problemu. No nie? Jakby jak już to, jakby jak on już przyszedł, zrobił nam to mhm. i poszedł, no to ja już tak miałem, że hm. Czyli ja nie muszę robić y, mm. wszystkiego, jakby ja nie muszę się znać na wszystkim. Mógłbym mogłem to wkręcić, nie ma problemu, wkręciłbym to i tak dalej, ale nawkurzałbym się i tak dalej. A on ma cały sprzęt, wiedział, jak to robić, zrobił to już wiele razy i tak samo z półkami, nie? a na przykład to jest też ciekawe, że. Z takimi różnicami pomiędzy nami, to jak na przykład wieszamy jakieś szafki albo obrazy, to przeważnie ja wiercę, bo ty nie lubisz wiercić, Czyli jak się już wiercę, wiercenia, a ty na przykład fajnie rozmieszczasz te szafki, że jakby wiesz, gdzie one mają no. wisieć, to super jakoś tam wymierzasz. To podkreślmy też, że nie jest tak, że ja chciałam, żebyś ty to wywiercił, tylko ty nie chciałeś się zgodzić, żebyśmy poprosili kogoś o pomoc. No, ale faktycznie jestem nudnym rozmówcą. Nie no, to nie chodzi o ciebie, tylko to jest w ogóle super. To jest w ogóle mega dla mnie super. Ja bardzo się cieszę, że taki jesteś i też bardzo to w tobie no kocham i... Że, to, że jakby nie jesteś w ogóle podatny na takie wartościowanie siebie pod takim kątem, pod kątem jakichś oczekiwań. I ja uważam, że to jest mega rzadkie. Mega rzadkie. I też ja obserwuję coś takiego, oczywiście, no. To tylko i wyłącznie moja obserwacja. I takie pytanie, że u mężczyzn zdarza się że te oczekiwania są takie ciężkie, bo to wpływa na, jakoś na ich ego i jakby to było poniżające, gdyby mieli coś robić niestereotypowo, na przykład, nie wiem, ugotować żonie obiad, nie? Że mhm. jakby to było dla nich poniżające, mhm. a nie normalne, nie? Albo, że na przykład, że mniej zarabiają, nie? Że, czy to jest kwestia, ja nie wiem, tego, że nie czują się wystarczający i wystarczająco dobrzy po prostu, dobrzy tacy, jacy są, tylko muszą jeszcze sobie coś udowadniać, właśnie taką, nie wiem, właśnie wyższą pensją, czy jakimiś takimi, czy nawet tą oburzeniem na różowy kolor ścian, wiesz, w jakimś pokoju w domu, bo też słyszałam. Spotkałam się z wieloma komentarzami i wiadomościami od kobiet, że ich partner nigdy w życiu nie zgodziłby się na kolor taki pastelowy, różowy, szczególnie. Jakiejkolwiek ściany w domu, bo to jest też jego mieszkanie, a to jest właśnie jakiś babski kolor. Nawet nie dlatego, że no osobiście nie, może ktoś nie przepadać za różowym. Ja na przykład mega nie lubię niebieskiego, nie przepadam za czerwonym i czarnego, to w ogóle jakby nie istnieje mm -hmm. dla mnie ten kolor, nie? Więc ktoś może nie lubić różowego, ale z tego, co one pisały, to nie chodziło o to, że po prostu ktoś nie lubi, tylko, że to byłoby jakiś dla tego mężczyzn, no nie wiem, trudne, że to nie jest męski kolor, a że to jest jego mieszkanie. Nie wiem, ciężko mi to zrozumieć, chociaż rozumiem, że to jest stereotypowo kobiecy kolor. No ale wiesz, ja nie mam, ja nie, ja nie, mm, właśnie ja nie mam, ja nie mam problemów ze stereotypami. Nie Ale twojemu powiedzieć. tacie też się te ściany różowe podobały. To był hit. A twój tata to wiele stereotypów, to się kurka wpisuje, nie? No tak. Wiesz, co, ja bym chciał jeszcze wrócić do moich oczekiwań, e... które mam wcześniej. GPT, bo ty miałeś całkowicie inne. No widzisz. I ja przeczytam je najpierw po kolei. Chad GPT dał nam różne stereotypy? Szok. Ja mam tak. Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności finansowej. No to no. wiadomo, rozmawialiśmy już. Siła fizyczna i emocjonalna. Hmm. No, to siła fizyczna. Co to znaczy? Siła no, fizyczna. No, ode mnie jestem, dużo jestem, silniejszy. jestem silniejszy, potrafię podnieść 30-kilogramową paczkę <laughs> i uwnieść do mieszkania, a dla ciebie byłby to problem i musiałabyś kombinować. No, jakby, no wiadomo, emocjona, to jest emocjonalna, od was. emocjonalna, nie wiem, jestem. Też, wiesz, co jesteś bardzo wspierający w momencie, kiedy ja miałam trudny czas, czy chorowałam na depresję, i wtedy bardzo to czułam. I że też. Że ty byłeś bardzo wytrwały, ty mnie wspierałeś, mimo że bardzo długo byłoby ze mną naprawdę ciężko. To było dla mnie bardzo trudne, to muszę powiedzieć, że to, było, to był bardzo trudny czas w naszym tak, No, ale myślę, tak że dalej. nie jedna ale... osoba by odeszła, no bo to było naprawdę ciężkie, tak? No, bardzo ciężkie i, i naprawdę wspieranie osoby, która jest chora na depresję, no jest bardzo trudne i naprawdę. Yy... Szaboba dla osób, które które są, które wspierają osoby chore na depresję. No, mimo że ja się, wiesz, leczyłam, starałam, wszystko robiłam, no to to trwało i trwało, więc tutaj myślę, twoja taka siła, ja to uważam za siłę. Emocjonalną. No, też no no to jest ciężkie do wytrzymania, bo proszę Ciebie? No tak. Kiedy no ktoś tak. jest w takim stanie przez miesiące i mhm. nawet wiesz rok, dwa lata. No tak, no tak. E, odpowiedzialność. No, jestem odpowiedzialny. Uważam, że. Tylko, czy to jest takie. Właśnie, ja mam nadzieję, że każdy człowiek powinien być odpowiedzialny, a nie tylko mężczyźni. No tak, no tak. No, no, no tak Ale ty więc... jesteś rzeczywiście, nie masz problemu. Ty zawsze jesteś słowny. To, co powiesz, to rzeczywiście robisz. I no, bierzesz odpowiedzialność za Biorę odpowiedzialność. Na przykład jestem mega dumny z tego, że przestałem pić alkohol, e, kiedy urodził się nasz syn. I to jest dla mnie. Już kiedy byłam w ciąży. No tak, byłeś w ciąży jeszcze. I to jest dla mnie taka. A no tak, faktycznie. E, I to jest dla mnie e, taka odpowiedzialność. To jest, to jest dokładnie to, że, e, że coś, co może i mi szkodzić, i jemu szkodzić. E, po prostu odrzuciłem, i, i, i nie chcę mieć z tym styczności, bo, 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 on dla mnie, bo on jest dla mnie najważniejszy. On jest dla mnie ważniejszy niż niż Alko, niż, alko czy cokolwiek, co by mogło zaburzać moją percepcję, moją, mój mm. mózg i, mm -hmm. i tak dalej. Inicjatywa i ambicja. Inicjatywa to rozumiem, tak, jestem osobą inicjującą. Kurka, ale to też nie jest często spotykane, to, to wiesz o tym. Tak. Że ty rzeczywiście jesteś bardzo inicjującą osobą, z którą, która wychodzi ze swoją inicjatywą, ja w ogóle bo my mieszkaliśmy pod miastem przez dwa lata, trzy lata, a ja w poprzedniej ja w ogóle nigdy sobie nie wyobrażałam, że mogłabym mieszkać pod miastem, ale z Kamilem byłam na to otwarta tylko dlatego, bo właśnie wiedziałam, jak on jest osobą aktywną i ini właśnie inicjującą różne rzeczy i. Że nie utknę z nim gdzieś na wsi i po prostu siedząc wykluczona miesiącami, tylko że będziemy cały czas jakby w drodze. No tak, Ale jak też było. Inicjujesz wiele spotkań, wiele osób dzięki Tobie poznajemy. No tak, tak, tak. A to tak, też tak. się łączy z czymś, o co Cię chciałam zapytać, bo też jest takie stereotypowe oczekiwanie a propos randkowania, że. To mężczyzna zawsze będzie wychodził z inicjatywą. I ja się domyślam, że pewnie nigdy nie miałem z tym problemu, ale czy to by się zdarzyło, że wobec ciebie jakaś kobieta wyszła z inicjatywą? Nie. Czy to ty zawsze? Nie, nigdy ale nie. Ale czułeś nie taką zdarzyłem. presję, czy w ogóle, że to ty powinieneś? Nie, presji nie czułem, ale wiedziałem, że jak chcę mieć dziewczynę, no to po prostu to ja muszę. Wiedziałeś. E, tak, wiedziałem, że to ja muszę e, zrobić pierwszy krok. Ale dlaczego? A w tym no bo wiedziałem, że, że jak nie zrobię pierwszego kroku, to nie będę w związku, a chciałem Nie. być w związku. Okay. No to jest logiczne. Ale wiedziałeś, bo po. Wiedziałem, właśnie bo przez tak jest skonstruowany świat. Tak, no tak, bo tak, tak był skonstruowany wtedy mój świat wtedy, tak, tak. tak. Teraz widzę, że to się zmienia i tu widzę po, po moich yy, znajomych, że to, że to już się trochę zmienia i że są. Myszko. I miałem tak, że, że to wiedziałem, że To nawet że ja nie muszę... była kwestia presji, tylko po prostu świadomości Świ tego, że świadomości, nie oszukujmy się. Tak, tak wygląda, tak wygląda świat. świat. Ale teraz widzę po, po znajomych, że, że to się trochę zmienia i to mnie mega cieszy. No mhm. bo tak jak rozmawialiśmy ostatnio chyba z mhm. Orestesem, no że, że, że dlaczego kobieta ma być poszkodowana. W momencie, kiedy jej się podoba, bo jak facetowi się podoba kobieta, to on po prostu próbuje ją zdobyć. Mhm. Podbija, nie wiem, zaprasza na randkę, pisze do niej i tak dalej. Mhm. Dlaczego kobieta ma być poszkodowana, kiedy jej się podoba mężczyzna, mhm. dlaczego ona ma do niego nie zagadać? Może on nigdy w życiu nie zwróciłby na, niej, na nią uwagi, bo no na nie przykład nie. jej nie zauważył, tak. a jak ona do niego zagada, to może jemu się ona też spodoba i będą. Tworzyć super zgrany związek. Więc uważam, że to jest mega fajne, że to się, że to się zmienia, że to idzie w tą stronę, że, 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 że ten stereotyp, że to mężczyzna jest samcem alfa i musi yy, zdobywać kobietę, że on się zmienia po prostu. Ale myślisz, że w tamtych czasach, kiedy uważałeś, że, myślełeś, że tak wygląda świat, czy kiedy tak wyglądał świat, gdyby wtedy jakaś dziewczyna tobie zaproponowała randkę, to byłby się Tak, ucieszyłbym się. Okay. Jeżeli ta dziewczyna by mi się podobała, oczywiście. Okay. Okay. Bo jeżeli nie byłaby w moim typie, no to no to może bym poszedł na randkę jedną, ale jakby no, no, a może bym, może bym nie była w moim typie, a może by mi się spodobało, jakbym mm. z nią porozmawiał i spędził trochę czasu. Ale tak, gdybym, gdyby tak było, to by było naprawdę mega fajnie, mm. że to dziewczyna zagaduje i to mm. dziewczyna jakoś tam inicjuje. No tak, ja uważam, że tak, że nie miałbym z tym problemu, ale uważam, że jest wielu mężczyzn, e, którzy mnie by z tym problem. No, możliwe. A miałeś także, jeżeli chodzi też o opłacenie na randkach? Tak, to czy jest akurat powinienes... tak, to jest, to jest akurat coś, w czym dalej mam e, takie poczucie, że to mężczyzna... Dalej powin... masz tak na randkach? A, tak, dalej mam <laughs> tak na randkach, że to mężczyzna powinien e, zap... że nie, że inaczej, że, Bo nie chcę powiedzieć niczego, niczego kontrowersyjnego, ale no mam takie poczucie, że... Ale jeżeli jesteś ze znajomą, czy z koleżanką, czy z przyjaciółką na kawie, czy na obiedzie, nie, no to, to czujesz wiem. presję, żeby nie, zapłacić? Nie, nie, nie. Każdy płaci za siebie. Oczywiście, że tak. Ale, ale jeśli chodzi o randki, no to to, to może jestem starodawny, ale no, że, że dalej nie... gdybyś randki... Bo, bo to brzmi, jakbyś dalej chodził na randki. Kamil, z tego co wiem, nie po bez mnie, mam nie nadzieję. Nie no, chodzę. z tobą na randki, więc za ciebie płacę. No, no ale z naszej wspólnej no, tak, tej... z naszych wspólnych pieniędzy, ale no, gdybym miał chodzić na randki, no to Czuję, myślę, że, że dalej bym proponował, mm -hmm. y, że ja zapłacę. Okay. Inaczej, proponowałbym, że ja zapłacę. Ale jeżeli dziewczyna by powiedziała, że nie, mm -hmm. że to ona chce zapłacić, mm -hmm. albo mm -hmm. każdy płaci za siebie, to zaproponowałbym jeszcze raz, ale mm -hmm. jakbym widział opór, no to bym odpuścił. Okay. Tylko z moją świadomością teraz. Mm -hmm. Ale jak przypominam sobie siebie sprzed 10 lat, mm -hmm. to wiem o tym, że Źle bym się czuł, gdybym to dziewczyna miała za mnie zapłacić. Okay. Albo nawet za siebie. Mi jeszcze wypluło jedno, jedno takie oczekiwanie związane z patriotyzmem i tradycją, i ono się w sumie sprowadza do tego, że według czatu GPT jest takie stereotypowe oczekiwanie wobec mężczyzn, że, że oni niby są bardziej konserwatywni i przekazują te wartości, tradycje. Właśnie patriotyzm jakieś, mm -hmm. takie, jakieś takie rzeczy dziwne. Dziwne. Bo to jednak kobiety też jakie religi religijne religijne to, w to kobiety. Chyba kobiety, ale jeśli chodzi o te patriotyczne no no może, to mężczyźni. może patriotyczne mężczyźni? mężczyźni. O może tak o to patriotyczne. Takie to bardzo mężczyźni. 15 tak. listopada jakieś tam pochody tak, jakieś tak, tak, coś tak, tak, tam. No to jest większość jest mężczyzn, tych wszystkich organizatorów, no. to tak samo mężczyźni, nie? No i, ale no, nie, nie, ja nie rozumiem, ja tego nie rozumiem. Nie, nie masz takiej potrzeby nie mam, przekazywania nie mam, nie mam tradycyjnych potrzeby. wartości. Nie, nie mam potrzeby. No, ale wiesz, tradycyjną wartością ostatecznie no, też jest miłość, chyba nie? No tak, no tak, jeżeli mówimy o takich tradycyjnych wartościach, to, to tak, ale na przykład, jakbym miał powiedzieć, co nie jest tradycyjną wartością, mhm. a uważam, że powinno być i też mhm. jest w moich. W moich tutaj punktach. No. W tutaj? Kwiatuszku, mój kochany, co tu się dzieje? Tata mówi do ciebie, nie do ciebie, tylko do mamy, tak? I ty, ty się teraz denerwujesz. Tak się denerwujesz? Chodzi o to, że jak sobie czytamy, jak mówimy o. Powiedz, jak jest, to... o czym Przez, my tym rozmawiamy? Powiedziałeś, że gdybym miał wymienić wartości, które nie są tradycyjne, a które bym chciał przekazać. Tak, to byłaby to wartość poszanowania równości płci. I jest to y, też wartość, którą wypluł mi Chad GPT. Mhm. I uważam, że, y, że, mężczyźni, że mężczyźni szanują, tak? To jest stereotypowy stereotyp? No, Czy chyba oni nie, że myślą, mają? że szanują, ale. Nie, nie znam badań, ale wydaje mi się, że raczej. Yy... Mężczyźni mają większy problem? Z, z równością płci, no jasne, jasne. No, że, no, męż... no ja nie mam tak no, nie, takiego, no, tak, że mężczyzna. Płci to no tak, ja nie mam takiego, że mężczyzna powinien zarabiać więcej niż kobieta, a jest w... pewnie wielu mężczyzn, którzy tak mają, więc to już jest jeden z aspektów nierówności płci, prawda? że ja musiałam chwilę pomyśleć, bo równość płci, to od razu sobie pomyślałam o równości, wiesz, różnych płci, nie tylko mężczyzny i kobiety i w ogóle o takiej e, akceptacji tego, LGBT, że... tak, tak? tak A, tak. okej, okay. nie, 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 to chodzi o... O równość płci o... Tak, i, e, tak, 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 kobiet tak, tak, i mężczyzn. Tak, tak, tak. Okay. Oczywiście kobiety jeżdżą gorzej samochodami niż mężczyźni. E... Masz takie przekonanie? Nie, nie mam takiego przekonania, ale wiem, że są takie przekonania. No dobra, ale też z tą równością praw jest tak że właśnie też ostatnio rozmawialiśmy o tym, że jest wiele organizacji feministycznych i no w ogóle kobiecych, które wspierają kobiety w, te, w tematach nierówności prawnej. I wiadomo, całe szczęście, że kobiety się organizują, bo jest jak jest. Ale na przykład w temacie praw rodzicielskich nie mają mężczyźni takich odpowiednika takich organizacji, które by... Ich tak wspierały w trudnych momentach. Nie wiem, czy dobrze myślę. Tak, że mniej tak. zorganizowana jest. Um, mężczyźni są mniej zorganizowani po prostu w takich, jeżeli chodzi o wsparcie takie życiowo-emocjonalne, bo mam wrażenie, że te organizacje, jak są jakieś męskie, to one są takie no, Wiemy, bardzo jakie. agresywne mhm. i bardzo takie na agre wyrażające agresję, a nie konstruktywnie dające im coś, nie? No. Jak, jak są kobiety, które, jak jakby są rozwody, to kobiety robią dla kobiet darmowe porady prawne i tak no, dalej, chodzi, a jak no. mężczyźni, jak, jak mamy tutaj po stronie mężczyznę, który na przykład nie potrafi sobie z tym poradzić, to już jest z tym problem, jeżeli na przykład nie ma kasy, bo chyba nie ma takich organizacji, by, które by wspierały nie, mężczyzn. Ja słyszałam, no są takie, wiesz, wspierające oj, ojców, tak? którzy chcą wieś, nie, mieć opiekę nad dziećmi, tylko, że to jest jakoś tak w powiekach, zupełnych. No, nie? wyszła taka książka ostatnio. Właśnie o taka, był taki, jest taki facet, który wziął, który wziął rozwód ze swoją żoną. Cześć, tak, tak źle? Tak ja dobrze byłem ciebie. Dziękuję ci za to. No, wyszła taka książka właśnie e, faceta, który wziął rozwód i on jakby napisał taką książkę wspierającą dla mężczyzn e, w tym, jak się rozwodzić, jakby jak walczyć o swoje prawa, jeśli ten. I to jest taka, wydaje mi się, że to jest taka, taka nowość w, w, mm -hmm, tym, mm -hmm. w tym dzisiejszym świecie, przynajmniej w Polsce, nie wiem jak jest za granicą. I też y, y, podobnie może wspierające dla mężczyzn, y, bo to niestety często problem mężczyzn, ale nie tylko oczywiście, w temacie alkoholizmu myślę sobie, nie? Że też już się pokazują, jest tam jeden gość, którego też obserwuję, że ja na, mm -hmm. na Instagramie Alkoholik z TikToka? Alkoholik z TikToka, który w taki y, y, sposób właśnie wspierający tworzy treści dla osób zmagających się z alkoholizmem, bardziej lub mniej utajonym, nie? Ja mm -hmm. w ogóle to... fajnie, że, fajnie, że powiedziałeś o tym, o tym mm. piciu alkoholu, bo też stereotypowo mężczyźni zawsze piją alkohol, tak. I zawsze, y, chodzą, tak, ho, zawsze chodzą po pracy na piwo z mm -hmm. kumplami mm -hmm. i wracają dopiero do domu mm -hmm. y, wieczorem, mm -hmm. nie? A, a ja tak nie mam. Ja nigdy nie miałeś takiego. Nigdy nie miałem no, czegoś ja takiego. Namawiałam, żebyś tak. ze znajomymi sobie wyszedł wieczorem. Tak i znam takich facetów, którzy y, rozmawiają ciągle o cenach alkoholu i gdzie jest tańszy, okay. ta, gdzie jest tańszy alkohol. Ja nie wiem, czy kobiety tak o tym rozmawiają, nawet jeżeli Lubią się napić wina, to nie wiem, czy. Ja nigdy nie słyszałam takiej rozmowy. Tak, tak, tak. No, Ale na weselach rzeczywiście, jak na weselach się nam zdarzało być takich. Em... Prawdziwych? Nie, prawdziwych dokładnie. No to rzeczywiście to mnie to tak szokowało, że ludzie potrafią rozmawiać tyle o alkoholu i że w ogóle ich to interesuje i Jara, i to jest jakby jak przygoda życia. Bo to ja jeszcze kiedyś miałem, no też opowiadałem o swoim um, tym, o swoim jednym z sylwestrów, gdzie wypiłem półtora litra whisky z kuzynką na pół. i no, i, no, by, no by miałem taki etap w życiu. No, każdy ale... miał kiedyś 18 dokładnie, lat. Dokładnie, no. ale chyba z, tego, chyba z tego wyrosłem, a z tego, co widzę, to nie, nie, wszyscy, nie wszyscy wyrastają niestety i niektórzy mają po 30-40 lat, nie, niekiedy 50 i ciągle zatrzymali się na tym etapie, że rozmawiają, gdzie kupić tańsze piwo i, i, i kiedy w końcu kolejna impreza, na której napiją się wódeczki i jak to w weekend pili i, e, przez cały weekend i urodziny koleżanki trwały od piątku do niedzieli i cały czas była popijawa, nie? I, I chwalenie się tym, ile się wypiło. No, dla mnie to jest słabe, po pierwsze. Po drugie przykre, że alkohol w Polsce jest aż tak ważny, no ale ten podcast nie jest alkoholu, więc... Że jest to... Dla nich takim Jest usługęciem. oczekiwanie, mężczyźni oczekują od innych mężczyzn, że ci będą pić i będą z nimi, po prostu będą z nimi pić, no i jak się... a jak się wyłamujesz z tego, to jesteś odcinany. Ale tak się czujesz, od że zes... miałeś takie, takie doświadczenie? że Tak, właśnie, mam mój... takie doświadczenie, no, że jak przestajesz pić, to już zapominają o tobie, już, już nie jesteś tak ważny w tej grupie. O kurczę, no to to jest przykre. I też niezrozumienie tego, dlaczego ktoś przestaje pić. Ja na początku musiałem mówić, nie wiem, że lekarz mi zabronił i tak dalej. Dopiero po jakimś czasie zacząłem mówić, że to, że to jest mój wybór. Ale na początku wstyd mi było powiedzieć, mm -hmm. że, że przynajmniej w jakichś tam kręgach różnych, że nie chcę pić, bo nie chcę pić. Że mm -hmm. nie chcę pić, bo... Alkohol jest dla mnie niepotrzebny, jest niezdrowy, jest destrukcyjny dla mózgu itd., tak ale się tego wstydziłem i jakby nie, nie przyznawałem się do tego, tylko mówiłem, że, no, że od, mam zakaz od lekarza. Mhm. Dopiero po jakimś czasie zacząłem mówić o tym, że dlaczego nie piję, i dlaczego nie będę pił i dlaczego alkohol jest mi niepotrzebny i, i zbędny. No ale to mi się też kojarzy z tym y, jedzeniem mięsa, nie? że to też jest coś takiego o, bardzo męskiego. Kolejna rzecz, nie? no tak, tylko że dla mnie jedzenie mięsa się skończyło już kilka lat temu, więc już... już to już jest że, dawne emocje. Y, tak, no więc teraz to tylko mój tata w żartach, y, jak przyjeżdżamy do sądza ciągle mi mówi, żebym sobie zjadł kotleta albo mięso z rosołu, no ale to jakby ja, no, no, to tata żartuje po prostu, nie, ale już chyba nie mam takich grup w swoim życiu, żeby ktoś się dziwił, że nie jem mięsa, no bo jednak mieszkamy w Warszawie i tak dalej, albo żeby ktoś to komentował i też jakby nie robię z tego jakiegoś wielkiego, jakby już nie jestem neofitą wegetarianizmu mm -hmm. i nie nawracam ludzi, Byłem przez jakiś czas neofitą Jak... nie pić alkoholu, ale też już nie jestem i już nikogo nie będę. Jest jeszcze wydaje mi się, taki stereotyp, że z psychoterapii głównie korzystają kobiety. Może to nawet nie tylko stereotyp, ale nie mam badań przy. No, sobą. ale tak, b, b, gdyby ktoś zrobił badania, to myślę, że... No dobra, nie chcę powiedzieć, że, że, że 90% do 10, 90% do 10, ale, no, ale na pewno jest większość kobiet, które chodzą na terapię. I My, też można zobaczyć po tym, no. jak dużo jest terapeutek. Że terapeu mm, to można już kobiety. robić badania. Że terapeutek jest dużo więcej niż terapeutów, nie? A ty... Kiedyś miałeś takie uprzedzenia wobec tego, że powinieneś sobie sam właśnie poradzić, a nie, że pójdziesz na psychoterapię? Że to, czy to było dla ciebie jakiś rodzaj, nie wiem, blokady, czy, że to będzie porażka, że pójdziesz na psychoterapię? Nie, nie miałem nigdy czegoś takiego. Jak miałem, po prostu jak miałem kiedyś bardzo trudne doświadczenia w swoim życiu, to po prostu wtedy nie wiedziałem o czymś takim jak terapia, ale też jak jakby ja rozmawiałem o tym z przyjaciółmi, mm -hmm. z rodziną. Byłem, Nigdy nie miałem, trzymałeś w tak, sobie. Miałem też. bardzo duże wsparcie w tym, w tym kontekście. A wiem, że wielu mężczyzn, nawet z mojego bliskiego otoczenia, nie mówi o swoich mm -hmm. problemach mm -hmm. e, i, i trzymają to w sobie. Mm -hmm. Tak, ten. E, ale gdybym wiedział, że jest jak terapia, wtedy, kiedy miałem te problemy, to na pewno bym poszedł mm -hmm. na terapię, bo, bo po prostu bardzo potrzebowałem wtedy pomocy. No ale na szczęście przyjaciele mi pomogli. No Ale a byłeś a też na potem, jak, terapii. Potem jak już byliśmy po ślubie, później. czy przed ślubem i poszedłem na terapię, to uważam, że dobrze mi zrobił ten, 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 ten te pół roku, czy rok. Nie pamiętam ile byłem. Dobrze mi to zrobiło. No i fajnie, cieszę się, że wtedy poszedłem. Jeszcze mi się kojarzy jedna rzecz z takiego właśnie dziwnego poczucia męskości, że właśnie uciekanie od tego, no to właśnie niepłodność, nie? Aż to jest też taki temat. I tak, I badanie, badanie się. Nie badanie seminogram. się, tak, tak, tak. Nie badanie się i ciągle. Może nie oskarżanie kobiet, ale takie, takie przeświadczenie, przeświadczenie w facecie, że to na pewno nie jest po jego stronie problem, że, to on, że on, że z jego plemnikami jest wszystko w porządku. Tak, jakby, jakby jakość twoich plemników kurka mówiła od o ciebie, Twojej wartości. Ale też czy od ciebie coś? zależała. No w tak, ogóle tak, w większości jakby jakość plemników w ogóle nie zależy od, od, tak, od, tak. od faceta. Oczywiście można sobie ją poprawić lepszym jedzeniem, nie piciem alkoholu, uprawianiem sportu, niegrzaniem jajek i tak dalej, ale no, to nie jest tak, że w moim przypadku, to nie jest tak, że ja jakbym schudł, tak, tak, przestał tak, pić alkohol i tak dalej, tak, to by coś poprawiło. Tak, no nie, ja no nie. po prostu musiałem mieć operację i i, I ten, chociaż to było dla mnie mega trudne. Na no początku właśnie, mega no. trudne zrobienie badań, e, co teraz uważam, e, to za swoje powiedz jak to swoją, było jakąś, z tymi badaniami. Taką, nie wiem, porażka, nie wiem, jak to powiedzieć. Jak nie mogliśmy zajść w ciąży, no to Jola mi mówiła, żebym poszedł zrobić badania. A ja to ciągle odkładałem i mówiłem, no tak, pójdę, 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 ale nie w końcu. Nie, ale cały czas nie szedłem, bo miałem ciągle w głowie przeświadczenie, że ktoś na mnie będzie krzywo patrzył, mhm, że jak wejdę do tej, że jak wejdę do tej przychodni. i Pójdę tam na dół do tego pokoiku, w którym trzeba oddać nasienie. To ktoś będzie, to te panie z recepcji będą na mnie krzywo patrzyły, że one wiedzą, po co ja tam idę. Mhm. Że ci ludzie, którzy siedzą na, recep na poczekalni, mhm. oni wiedzą, po co ja tam idę. I to było dla mnie tak trudne. Dlatego, jak chodziłem oddać mm, nasienie do badania, to chodziłem z samego rana. Żeby jeszcze było mało ludzi w, w przychodni yeah, yeah. E, jakoś przed pracą. Ale to było tak pierwsze dwa razy. Potem jak już chodziłem e, czy, później jak już chodziłem, to już chodziłem o takich normalnych godzinach bez znaczenia, ale te pierwsze dwa razy były dla mnie, e, dla mnie bardzo trudne. Ale ja, ja nigdy nie, nie miałem takiego myślenia, że. że na 100% nie ma we mnie problemu. Bo nie, nie miałem czegoś takiego. Wręcz miałem poczucie, że to może być u mnie, bo miałem w dzieciństwie jakiś tam wypadek z jądrami, i, i, i miałem poczucie, że to mogło, może być. Może być to, ale, ale bałem się iść zrobić mm. badań. Nie dlatego, że wyszłoby mi, że, że mam niepłodność, ale że ludzie będą na mnie patrzeć, że mm. ja tam idę w jednym celu, nie? I to, i to, jest, i to było dla mnie. Czyli jakby trudne. chodzi, można myśleć, że takie seksualizowanie tych badań, tak? Tak, tak, że ja tam idę się masturbować. Nie mam tego tak ugruntowanego i nie mogę Ci powiedzieć konkretnie, co myślałem wtedy, ale wiem, że nie chciałem tam iść, bo mm. się wstydziłem, mm. bo się bałem, bo się wstydziłem, nie? Mm. No, a, a druga rzecz, której się bardzo bałem, i to też jest. oj to jest dobry stereotyp, mm -hmm. że facet się nie może bać. Mm -hmm. Że facet się nie może bać. Jak ja miałem mieć operację y, na wyciąganie plemników z jąder. Tak. To bardzo się bałem. Bardzo się bałem bólu. Ja na przykład nie lubię bólu. Tak, tak. Ty masz dużo większy. Yy, ty dużo lepiej reagujesz na ból niż ja. Ja się bardzo bałem tego bólu, bardzo się bałem tej operacji i tak dalej. No i miałem stresa. Miałem ogromnego stresa, wręcz. Wiesz, sama wiesz, że, że dzień przed operacją, czy kilka dni przed operacją chciałem zrezygnować, nie? No. Aż się na mnie e, wkurzyłaś i ze strachu tam poszedłem. <noise> że co, że cię że zostawiasz? <noise> nie wiem, ale że. No, że no, Oj, stres, stresowałem Kurczę. się wtedy, no. E, no, ale. No i bałem się tej operacji, bardzo się bałem, no, że ktoś mi ma, wiecie, no, że ktoś ma ci wy, wyjąć twoje jajka, naciąć je, na mm -hmm. pół mm -hmm. i wyciągnąć stamtąd plemniki. No ja bardzo się bałem, że to będzie bolało. No, wiadomo, że jak byłem uspany, to, to nie, bo jakby no miałem tak. wiele operacji i jakby nigdy mi nic nie bolało. Ale że jak się obudzę, to mnie będzie bolały mm. coś tam, i że, że, że lekarz będzie widział. Y, wiesz, no, i penisa, i tak. jajka, o i jej, pielęgniarki, nawet z tego się i tak. O bałem o się o cel takich cel. rzeczy. No, o że tam coś nawet nie bałem, bo go znałem, bo mm -hmm. byłem u niego już na badaniach i on mnie badał mm -hmm. wiele razy, No ale że pielęgniarki, że coś mm. tam i że. Tak miałem takiego, miałem takiego stresa, że, że tam, nie? No, a potem się okazało, że, że nic nie boli, że, że operacja w ogóle, to, przypuszczam, że gdyby wyszło, że tam nic nie znaleźli, no to wtedy mógłbym mieć takie poczucie, że chyba po, ja, po co ja to robiłem, nie? Jakby ciąłem się, żeby się dowiedzieć, że, no że tak, tam no, niczego no, nie ma, nie? Nie masz gwarancji, nie? Tak, czy tam masz, coś znajdą, nie? A... A to, że, ja tam, że oni tam znaleźli te plemniki, dzięki temu młody się urodził, no to jakby ja nawet nie pamiętam, nawet nie pamiętam, co tam się działo, nie? Wiem, że wyciągnęli, włożyli i dzisiaj już po prostu młody. <noise> I, jest minęły z nami. I minęły dwa lata. Minęły dwa lata, no dokładnie. Jakoś tak. Um. Ja w ogóle wobec tego twojego lęku wtedy, oczywiście byłam zła, bo, no bo to były takie emocje, kurka, no to była mega trudna jakby sytuacja, ale miałam też takie poczucie, że w tym momencie ja muszę być tutaj silna. Też z taką właśnie świadomością, że jest było wiele już sytuacji, w których to ty byłeś silny, tak jak wspominaliśmy, chorowałam na depresję i tak dalej, nie? Że każdy z nas ma swoje słabsze momenty, słabsze, wiecie, tematy, trudniejsze dla niego i tak dalej, ale ta druga osoba jest po to, żeby wtedy wesprzeć i może niekoniecznie zastraszyć, tak jak to Kamil mówi, że się stało, ale, ale żeby, no ja wiedziałam, że walczę w tym momencie o coś dla obu nas ważnego, a nie tylko dla siebie, nie? Mhm. Tylko znając Kamila wiedziałam, że no to, to go tylko, tak muszę go postawić na nogi, tak samo, kiedy ja chorowałam, to także Twoje wspieranie czasem mnie, nie wiem, irytowało, czy coś tam, no bo. Ale bardzo tego potrzebowałam, żebyś mnie nie wspierał, tak? Więc y, to bycie razem i takie dostosowywanie się do tego, jacy my jesteśmy, jakie mamy braki, gdzie potrzebujemy pomocy, niezależnie od płci, tylko tam, gdzie rzeczywiście tej pomocy potrzebujemy i tego wsparcia, nie? Przecież lęk przed operacją jest najbardziej, kurka, normalną emocją, odpowiednią mhm. do sytuacji, bo jest się czego bać, No jest to coś niebezpiecznego. Każda operacja jest obarczona wieloma ryzykami i przede wszystkim Nieprzyjemnościami po niej. Tak, dokładnie. No dobra, no to chyba, chyba poruszyliśmy jakieś takie um, oczekiwania, które najbardziej kojarzymy. Czuję, że nic ciekawego nie powiedziałem. No co ty? Wiele ciekawych rzeczy, moim zdaniem. Więc bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo jestem ciekawa, z jakimi stereotypowymi i w ogóle z jakimi oczekiwaniami wobec mężczyzn się spotkaliście czy spotkałyście, bo też przecież my jako kobiety też obserwujemy te oczekiwania i różny mamy do nich stosunek. Niezmiennie też zachęcam Was do, do podzielenia się swoim doświadczeniem, doświadczeniami w mailu, bo możecie do mnie napisać na jak zadowolić oczywiście bez polskich znaków. Bo od ostatniego odcinka nie przyszły żadne nowe wiadomości, więc nie możemy razem przeczytać żadnego maila. Chciałam przeczytać razem, ale niestety. Myślę, że ten Cóż... temat, który dzisiaj poruszyliśmy, może być tematem, dzięki któremu ktoś napisze maila. Jeżeli, jeżeli tak się stanie, to w przyszłym odcinku. Jak będzie, wiesz, czytanie tych wiadomości, to cię zaproszę, żebyśmy razem przeczytali wiadomości, chociaż, Dobrze. chociaż jedną, dobra. Dobrze, a jeszcze jakby były jakieś pytania do mnie na przyszłość, to Dobrze. może się zgodzę wystąpić w kolejnym odcinku. Dobrze. Rozłażym Wtedy mi, mi jest łatwiej rozmawiać, jak, jak sobie mam pytanie. jakieś pytanie, bo tak sam z siebie, jakbym miał mówić o jakimś temacie, to to jakoś tak nie mogę zebrać myśli. No tak, no bo to trzeba wtedy przygotować sobie plan wypowiedzi, czy coś. Czy coś. Jeszcze raz dzięki. Do usłyszenia. Pa. Cześć.